Cześć, z tej strony Ormando i jako, że tuż za rogiem premiera nowych Piratów z Karaibów, Zemsta Salazara, boże, znowu te polskie tytuły, tuż za rogiem, no to wypadałoby sobie przypomnieć te poprzednie cztery filmy z serii. I będzie to raczej taka pogadanka na temat tego, jak te w ogóle filmy mi się podobają, co o nich sądzę, o tej całej, no dosyć, że tak powiem, wpływowej marce Piratów z Karaibów, która już gdzieś troszkę przygasła, ta jej gwiazda, ale dużo osób czeka na nowy film, łącznie ze mną, bo tego typu filmów, powiem wam na wstępie, czyli filmów pirackich, jest cholernie mało. Kiedy pierwsi Piraci z Karaibów pokazali się na ekranach kin w 2003 roku, no to była szajba. Johnny Depp to był wtedy Bóg po prostu. To był koleś, którego uwielbiali wszyscy. Faceci chcieli być jak on, a kobiety chciały być z nim. I choć trochę podupadła ta jego gwiazda w chwili obecnej, i trzeba przyznać, że postać kapitana Jacka Sparrowa no już się wbiła gdzieś do świadomości wielu. Tak naprawdę dużo bardzo osób kojarzy postać właśnie Johnny'ego Deppa z kapitanem Jackiem Sparrowem, co gdzieś niestety z czasem po tych wszystkich Piratach z Karaibów widać, że ciąży temu aktorowi, no bo jego kolejne role albo nie są za dobre, albo są właściwie kalką właśnie kapitana Jacka Sparrowa, a to jest bardzo utalentowany aktor. Jak wrócicie sobie do jego wcześniejszych dokonań, jak Las Vegas Parano, jak Co gryzie Gilberta Grape'a, naprawdę znakomity aktor. Niepotrzebnie go się szufladkuje w tego typu rolach, niepotrzebnie widocznie też sam wybiera tego typu scenariusze, no bo jednak ostatnie jego dokonania no nie są zbyt zachwycające. I szkoda, bo pomimo, że ten aktor gdzieś tam no, przygasa i to jaki szum medialny wokół jego osoby ostatnimi czasy jest, no to jednak wypada docenić, że jest to naprawdę utalentowany aktor, który gdzieś może się wypalił, nie ma może już tyle chęci na granie w nowych produkcjach, w jakichś mniej niezależnych produkcjach. Z tego, co się mówi w kuluarach, to on potrzebuje gdzieś tam kasy, więc kolejni Piraci z Karaibów mogą być takim trochę skokiem na kasę, ale jednocześnie liczę na to, że będzie to odkupienie po tragicznej, moim zdaniem, czwartej części. No ale przejdźmy sobie od tej części pierwszej, czyli Klątwa Czarnej Perły, gdzie poznajemy właśnie kapitana Jacka Sparrowa, ale tak naprawdę to nie na nim dokładnie opiera się cała fabuła filmu. Oczywiście Jack Sparrow ma tam swój cel, a mianowicie odzyskanie swojego statku Czarnej Perły tytułowej, którą zabrał mu kapitan Barbossa, grany tutaj przez Jeffreya Rusha. I postać kapitana Barbossy, może nie w pierwszej części, ale w kolejnych częściach, moim zdaniem nawet przewyższa jakby swoją charyzmą i sympatią do niego, bardziej go lubię w kolejnych częściach, niż samego właśnie Jacka Sparrowa, który gdzieś gra ciągle na tej jednej nucie, która w pierwszej części filmu, wow, po prostu świetna. Dodatkowo, poza właśnie Johnnym Deppem, w kolejnych filmach oraz w pierwszej części zagrał Orlando Bloom, który wtedy też był po prostu na topie. Bardzo dużo filmów z nim się wtedy pojawiało. Był po sukcesie właśnie Władcy Pierścieni, w którym grał Legolasa, oraz właśnie Piratów z Karaibów, gdzie gra Willa Turnera. No, ten aktor też był wtedy na topie i też ta jego sława gdzieś w tym momencie jest no poniżej tego, czego ludzie oczekiwali po tym aktorze właśnie za czasów tej mniej więcej w roku 2003-2006, kiedy pojawiali się właśnie Piraci z Karaibów, tak? Ale i to jakby na Willu Turnerze oraz na postaci granej przez Keira Knightley i Elizabeth Swann gdzieś ten film tak naprawdę się opierał, fabuła tego filmu. Co tak naprawdę będzie miało dużo większe znaczenie podczas drugiej, trzeciej części. Ogromny sukces pierwszych Piratów z Karaibów, zarówno komercyjny, jak i od strony krytyków bardzo zachwalany film. Nominowany do Oscara Johnny Depp za rolę Jacka Sparrowa. No po prostu każdy myślał, że teraz filmy pirackie to będzie szał. Teraz to będzie pełno filmów o piratach i powróci, wiecie, moda na takie filmy właśnie o piratach, czy filmy spod gatunku płaszcza i szpady. Ale tak się nie stało.
Piraci z Karaibów, pierwsza część odniosła wielki sukces, wszyscy liczyli na więcej, ale tak się nie stało, aż do momentu, kiedy wyszła druga część Piratów z Karaibów, czyli chyba tak naprawdę moja ulubiona, czyli Skrzynia u Marlaka. W przypadku drugiej części mamy tutaj do czynienia tak naprawdę z dwufilmem, ponieważ zarówno Skrzynia u Marlaka, jak i Na krańcu świata, czyli trzecia część, były kręcone równocześnie. I w tamtym okresie, bo ten film wyszedł do kin, druga część w roku 2006, o ile dobrze pamiętam, rok później, w 2007, wyszła właśnie trzecia, kończąca trylogię, właśnie część Piratów z Karaibów. I powiem wam, że to też była taka moda w Hollywood, żeby kręcić dwa filmy naraz. Na tą, czy tam nawet więcej, w przypadku chociażby Władcy Pierścieni tak było, że filmy były kręcone naraz i wychodziły rok po roku. Tak było w przypadku Matrixa, druga i trzecia część zaczęły być kręcone równocześnie. Ale w pewnym momencie właśnie Hollywood się uspokoiło i przystopowało z tym, bo wydaje mi się, że niestety nie wpływało to dobrze na te filmy, bo jeżeli spojrzymy, oczywiście tutaj przykładem, który gdzieś moim zdaniem potwierdza regułę, jest trylogia Władcy Pierścieni, gdzie filmy były kręcone jednocześnie i każdy z nich moim zdaniem był świetny. Natomiast no, w przypadku trylogii, w przypadku dwóch filmów Matrixa, drugiej i trzeciej części oraz w przypadku właśnie Piratów z Karaibów, już nie do końca. Moim zdaniem, o ile druga część naprawdę przedstawia nam fajne postacie, mamy tutaj znowu w głównej roli Johnny'ego Deppa, na którym już teraz bardziej, że tak powiem, skupia się fabuła, natomiast oczywiście równie ważne role odgrywa Will Turner oraz Elizabeth Swan. No i mamy nowego przeciwnika, bo tym razem nie jest to Kapitan Barbossa, a Daisy Jones, tak, bodajże Daisy Jones, o ile dobrze mówię. Najwyżej poprawcie mnie w komentarzach. I mamy tutaj właśnie kolejnego głównego złego, z którym muszą się zmierzyć właśnie nasi bohaterowie. I który to główny zły ściga naszego kapitana Jacka Sparrowa, chcąc go po prostu zabić, oraz pojawia się potwór Kraken, czyli taka, wiecie, ośmiornica, wielka ośmiornica, która właśnie ściga naszego Jacka Sparrowa. Bardzo dużo widać, włożono pieniędzy w ten film, efekty specjalne i tak dalej, ale gdzieś czuło się podskórnie, że jest to trochę powtórka z rozrywki, że znowu mamy jakichś nawiedzonych ludzi, którzy żyją pod wodą i tak dalej. I to właściwie pojawia się w każdym filmie i z tego, co widać w najnowszym Zemście Salazara, będzie bardzo podobnie. Ale taka jest konwencja gdzieś Piratów z Karaibów, więc nie wiem, dlaczego ludzie się tego czepiają, tego paranormalnego, że tak powiem, wątku w Piratach z Karaibów. Zarówno było to w pierwszej części, jak i w kolejnych. Tak, tak to już jest z tymi Piratami z Karaibów, że są one filmem osadzonym gdzieś tam w tych realiach historycznych, natomiast no, czerpiące, tak naprawdę są to filmy fantastyczne, które czerpią z jakichś tam wydarzeń czy rzeczy wziętych po prostu z historii. I druga część właśnie Piratów, czyli Skrzynia u Marlaka, kończy się takim chamskim cliffhangerem, no bo skoro nakręcili dwa filmy jednocześnie, no to wiadomo było, że kolejna część powstanie i premiera już była zaplanowana, więc można było naszego Jacka Sparrowa uśmiercić najzwyczajniej w świecie. I o ile był to dosyć ciekawy zabieg, tak, i przeszliśmy do tej części trzeciej, która skupia się na tym, że trzeba uratować ze światów właściwie naszego Jacka Sparrowa i dokopać tym złym na koniec, to tu się posypało. Ilość wątków i postaci w trzeciej części jest po prostu zatrważająca. Tam się pojawia tylu nowych oraz starych bohaterów. Powraca kapitan Barbossa, który właśnie rusza na ratunek naszemu Jackowi Sparrowowi. I o ile kiedy nasze znowu tych dwóch bohaterów spotyka się na ekranie, jest to po prostu świetne. Dialogi między nimi, ta chemia między właśnie Johnnym Deppem a właśnie kapitanem Barbossą, super. Tak po prostu ilość tych wątków przeraża, przytłacza. I niestety to zakończenie tej trylogii moim zdaniem no, nie miało takiego
nie skończyło się to tak dobrze, jak można by było to skończyć, z takim przytupem. No i nasi twórcy postanowili na jakiś czas odłożyć markę Piratów z Karaibów, ale nie zażyna się kury znoszącej złote jaja, no bo jednak filmy z serii Piratów z Karaibów to są jedne z najbardziej dochodowych filmów w historii kina. To jest naprawdę jakaś tam czołówka tej listy najlepiej zarabiających filmów, więc no wiecie, można odłożyć to na chwilę, ale trzeba do tego wrócić. No i pojawiła się kolejna część. No i w 2011 pojawili się Piraci z Karaibów na nieznanych wodach. Jak zobaczyłem zwiastuny zapowiedzi tego filmu, to mówiłem, wow! To będzie coś, no obsada po prostu bajeczna. Penelope Cruz, no Penelope Cruz, kto, jaka kobieta bardziej pasuje do wątków, do jakby do filmów z serii Piraci z Karaibów niż Penelope Cruz, no. Wtedy nie znałem lepszego wyboru. Ale film był słaby. Czwarta część przede wszystkim prawie w ogóle nie dzieje się na morzu. No film o piratach, który nie dzieje się na morzu. Mamy jakieś, wiecie, chodzenie po dżungli, szukanie jakichś skarbów, no okej, to jest akurat u piratów, że tak powiem, ich znakiem rozpoznawczym, tak, szukanie skarbów na jakichś wyspach. Natomiast no całkowita niemalże rezygnacja z wątków przeprowadzanych na morzu, z bitew morskich, no jest dla mnie totalną pomyłką. No i fabuła była po prostu do zapomnienia. Ja tak naprawdę, kiedy zanim usiadłem sobie do tej czwartej części, teraz, żeby sobie przypomnieć wszystkie cztery, to nie pamiętałem nic. Choć pracowałem wtedy, już kiedy wychodziła w 2011 roku ta część, pracowałem już w kinie i puszczałem ten film na IMAX-ie. Jako kinooperator puszczałem ten film widzom na IMAX-ie, więc widziałem go wiele razy, urywkami non-stop. Zakończenie to widziałem pewnie, wiecie, kilkadziesiąt razy, bo musiałem po prostu ten film wyłączyć oraz początek włączyć, więc widziałem wiele razy ten film, a po prostu całkowicie uleciała mi z pamięci fabuła. Pamiętałem, że jest John Depp, że jest Penelope Cruz, że jest to oczywiście nowy zły, ale w filmie nic mi po prostu nie zapadło w pamięć. Dużym minusem była całkowita rezygnacja z moim zdaniem z postaci Willa Turnera oraz Elizabeth Swann. Te postacie nie pojawiają się w czwartej części. Jest chyba tylko wspomniane właściwie coś o nich, ale to wiecie, to takie na zasadzie wink, wink. Wiemy, że tam byli, nie? Choć z drugiej strony, no oczywiście dla tych, co oglądali wszystkie części, no to pamiętają, jak wątek Willa Turnera się zakończył, więc no może by było ciężko. Choć z tego, co pokazują zwiastuny nowych Piratów z Karaibów, jednak da się. Jednak da się, bo w nowych Piratach z Karaibów, czyli w Zemście Salazara, powrócą zarówno właśnie Orlando Bloom jako Will Turner oraz Elizabeth Swann, czyli Keira Knightley. Więc da się. I wydaje mi się, że czwarta część właśnie gdzieś zgubiła trochę tą swoją tożsamość. Ja rozumiem, że to miało być jakby kolejne wcielenie, ale tak naprawdę czwarta część pokazała słabość tego, że jeżeli mamy samego Jacka Sparrowa, a nie mamy jakby ciekawych postaci drugoplanowych, którym będziemy kibicować, bo tak naprawdę Will Turner jest postacią, z którą my się mamy utożsamić, nie z Jackiem Sparrowem, który jest zniewieściały, tylko właśnie z tym młodym chłopakiem Williamem Turnerem, na którego gdzieś tam została zrzucona ta klątwa i to brzemię zostało zrzucone. Na tym właściwie opierały się te filmy. Z nimi, z tymi bohaterami mieliśmy się utożsamiać. Tak naprawdę Johnny Depp jest świetny, kiedy ma koło siebie osoby, z którymi może grać. Czwarta część udowodniła nam, że jeżeli nie ma tych postaci obok niego, to po prostu zainteresowanie filmem się najzwyczajniej sypie. I zobaczymy, jak będzie z Zemstą Salazara. Dajcie mi znać w komentarzu, jak wam się podobały ogólnie Piraci z Karaibów. Co sądzicie o tej serii? Czy czekacie na Zemstę Salazara? Czego oczekujecie od tego filmu? Z tego, co jest powiedziane, będzie to ostatni film jednak z tej serii. Nie będzie ona kontynuowana. Ale wiecie, money, money, money. Jak się dobrze sprzeda, to się na pewno zastanowią głęboko nad tym.